Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Ci z Was, którzy oglądają regularnie mój kanał, wiedzą, że firma Hama słynie z bardzo fajnych, czasem zwariowanych, ale zawsze przydatnych gadżetów. Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowanie jednego z takich ciekawych gadżetów. Będzie to konwerter do konsoli Xbox 360. Konsoli wciąż bardzo popularnej. Sam jestem posiadaczem takiej konsoli, więc test będę mógł przeprowadzić i Wam pokazać w filmie z recenzją. Mowa tutaj o konwerterze Hama SpeedShot Lite. Jest to coś takiego. I co nam to daje? Daje nam to, że do naszej konsoli podłączymy, uwaga, klawiaturę i myszkę. I będziemy mogli normalnie jak na komputerze grać sobie w gry na konsoli Xbox 360. Brzmi ciekawie? Zapraszam Was dzisiaj na rozpakowanie, a ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! Ok, więc przed nami Hama SpeedShot Lite. Za chwilkę sobie to urządzenie obejrzymy. Natomiast to jest potrzebne do działania. Przede wszystkim Xbox 360, jakaś klawiatura i myszka oraz przewodowy pad lub bezprzewodowy pad i przewód, którym po prostu połączymy go z tym urządzeniem. Ja akurat nabyłem pada przewodowego, więc nie będzie żadnego problemu z testami. Sobie po prostu go przełączymy. Po co właściwie ten pad? Wydaje mi się, że po to, iż będzie on pełnił rolę jakby przekaźnika sygnałów pomiędzy konsolą a klawiaturą i myszką. A jeśli chodzi o sam konwerter, no to mamy tutaj dość mało informacji. Kompatybilny z Xboxem 360, ten obrazek, który Wam pokazałem. Plug and play, czyli wystarczy podłączyć, nie trzeba sterowników. Mamy troszkę więcej informacji. Prędkości myszki, 9 poziomów czułości, 11 profili konfiguracji przycisków, 11 profili i tryby turbo i auto fire. Tak więc reszta po prostu wyjdzie w testach, a już teraz bierzemy się za otwarcie opakowania. Ok, sprawdzamy, co tu jeszcze mamy. Ok, to sobie rozpakowujemy. No dobrze, urządzenie oswobodzone. Mam tutaj jeszcze naklejki, chyba na klawiaturę, żeby sobie po prostu skonfigurować tak jak mamy pada, żebyśmy wiedzieli, gdzie na klawiaturze są odpowiedniki, więc rzecz przydatna. Mamy kompatybilne produkty, m.in. Hamy serii U-Rage. Pewnie więcej urządzeń jest kompatybilnych i tutaj mamy też, jak to może wyglądać na klawiaturze chociażby. Co do czego tutaj mamy, która lampka co oznacza i tak dalej. I kombinacje na klawiaturze. Dobrze. I moi drodzy, samo urządzenie. Zobaczcie, konwerter jest dość duży. Mamy tutaj port na klawiaturę i myszkę. Tu jakieś kontrolki. Przycisk Home. Kolejne kontrolki. Całe urządzenie wykonane z gumowanego plastiku. Fajne w dotyku. Fajne zdobienia. I po boku mamy port na tego pada. I mamy też dość długi kabel, chyba ponad 2 metry, stykiem USB. I teoretycznie wystarczy to podpiąć do Xboxa, od boku podłączyć pada, klawiaturka, myszka i można grać. Oczywiście sprawdzimy to już niedługo, zobaczycie testy i zdam Wam wrażenia, jak to się sprawuje. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie, ceny sprawdzicie w opisie filmu. Zaglądajcie na mój kanał, zaglądajcie na Facebooka. Pozdrawiam Was, cześć!